Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu sesji 22 Rady Dzielnicznej. Ale zanim to nastąpi, chcę przypomnieć, że do protokołu sesji 22 wpłynęło jedno testowanie. Zarząd na swoim posiedzeniu odrzucił umieszczenie sprostowania w protokole, korzystając z podstawy statutowej, czyli paragrafu 16, punkt 5. Poprosiłbym panią Alicję o przybliżenie, dlaczego pani. Szanowni Państwo, sprostowanie dotyczyło uzupełnienia protokołu sesji 22. Treść tego uzupełnienia była Państwu przedstawiona przeze mnie podczas prowadzenia sesji 22. Zarząd dzisiaj pochylił się nad tym sprostowaniem w formie przypomnienia sobie, jak również przypomnienia sobie treści nagrania, do którego ono się odnosiło. Jak Państwo zapewne wszyscy dobrze wiecie, paragraf 16 regulaminu, który jest załącznikiem do statutu, konkretnie określa te dane, które są niezbędne, żeby znajdowały się w protokole. Natomiast nie jest to stenogram, tylko protokołowanie obrad i zapisywanie w formie dźwiękowej. Dlatego też zarząd w głosowaniu odrzucił umieszczenie żądanego sprostowania w protokole. Dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ jednak wniosek o sprostowanie w protokole dotyczy mojej osoby, pomimo odrzucenia go przez zarząd, poddaję ten wniosek pod głosowanie Rady. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem tego sprostowania w protokole, bardzo proszę podnieść. Panie Przewodniczący, ja możemy treść przypomnieć tego sprostowania, żeby razem wiedzieli, na czym głosują. To było 2 miesiące temu. Nie widzę przeszkód. To tak akurat Pan Bogdan Nowak powinien znać, ale jeżeli chodzi o całą Radę pozwolę sobie przypomnieć, oczywiście. Bogdan Nowak, Radny Rady Dzielnicy 6 Wronowice, 22.11.2012, Pan Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 6 Wronowice. Dotyczy sprostowania w nawiasie uzupełnienia protokołu sesji 22 z dnia 25 października 2012 roku. Na podstawie paragrafu 16 ust. 5 regulaminu dzielnicy 6 proszę o sprostowanie treści protokołu z obrad 22 sesji poprzez uzupełnienie protokołu w punkcie akt 16 o tekst. W trakcie dyskusji przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy pan Bogdan Smok stwierdził: Państwo popełniliście przestępstwo, mam to na piśmie od prokuratury. Zamknięty cytat. Protokół z obrad sesji winien oddawać rzeczywisty przebieg wydarzeń na sesji, zwłaszcza tych istotnych. Stwierdzenie, że radni popełnili przestępstwo, jest bardzo ważne, gdyż radny, który popełni przestępstwo umyślne, jest skazany prawomocnym wyrokiem, z mocy prawa traci mandat. Z wypowiedzi pana przewodniczącego należy wnosić, że prokuratura już postawiła zarzuty radnym, albo uczyni to w najbliższym czasie i należy się spodziewać ewentualnego skazania radnych. Są to bardzo poważne stwierdzenia, które przewodniczący sformułował na podstawie swojej wiedzy oraz dokumentu z prokuratury, który rzekomo otrzymał, a więc zdarzenie winno być odnotowane w protokole i podpis nieczytelny. Jeszcze raz może odczytać, już wystarczy? Myślę, panie przewodniczący, że wystarczy, natomiast myślę, że trzeba mieć na tyle odwagi, że jak się coś nawróciło, to nie można się jak dziecko wycofywać z piaskownicy i zasłaniać swoją interpretacją regulaminu. Nagrzeszył pan, a to są wydarzenia bardzo istotne, tak jak w sprostowaniu podałem, i w związku z tym wydaje się, że nie ma podstaw prawnych, aby tego protokole nie było. Jeśli pan nie chce zafałszować tego protokołu, to proszę umieścić w protokole słowa przez siebie wypowiedziane. Zresztą protokół to nie jest tylko odnotowanie, kto zabrał głos, tylko według mojej wiedzy, w jakiej sprawie i o co chodzi, czy ktoś jest za, czy przeciw, albo jakie ma stanowisko. A nie tylko suche odnotowanie, że ktoś zabrał głos. Pańskie sformułowania są obraźliwe dla całej Rady
i noszą znamiona oszczerstwa. I to oszczerstwa, które ma skutki prawne. A zatem wydaje mi się, że dla porządku takie zdarzenie w protokole powinno być odnotowane. Jeśli pan nie ma odwagi, trudno. W porównaniu do pana to mam odwagę, to po pierwsze. Po drugie, statut wyraźnie mówi, co znajduje się w protokole. Natomiast państwo, nie wiem kto, jeśli tak uważacie, możecie wystąpić na drogę sądową i każdy ma prawo z takiej drogi skorzystać. I tyle mogę w tym temacie dodać. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie sprostowania do protokołu. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Ja nie brałem udziału w głosowaniu. Jedna osoba nie brała udziału. Zgadza się? Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek o sprostowanie do protokołu został przez Radę Dzielnicy odrzucony. Ponieważ nie wpłynęły inne pisemne żądania sprostowania protokołu, stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu sesji 23. Ponieważ nie wpłynęły do mnie żadne pisemne żądania. Proszę o głos. Tak, bardzo proszę. Mianowicie ja bym chętnie się zapoznała z tym protokołem, być może wprowadziła sprostowanie, gdyby on się znalazł w siedzibie dzielnicy zgodnie z regulaminem co najmniej 3 dni przed sesją. Natomiast dowiedziałam się wczoraj wieczorem, że został wczoraj wieczorem w trakcie komisji wyłożony, ponieważ ja wczoraj komisji nie miałam, więc nie miałam żadnej możliwości, żeby się zapoznać i ewentualnie stwierdzić, czy jakie sprostowanie do niego chcę zamieścić. Więc wnioskowałam o tym, żeby pan przewodniczący zrezygnował dzisiaj z głosowania nad protokołem, którym nikt się nie mógł zapoznać w trybie regulaminowym. Protokół osobiście złożyłem w piątek, czyli to jest, nie mam tu daty, czyli co najmniej na chyba 4 czy 5 dni przed tym w pokoju radnych. Na drzwiach opisałem, że jest dostępny pokój radnych. Wczoraj w południe byłam i kartka u pana Jacka na drzwiach wisiała, a w pokoju radnym poza tym nie było przekraczać. Pani Ewo, nie będę się wypowiadał na ten temat. Druk 112, a też wszyscy dostali teraz. Państwo robicie jakąś swoją dziwną politykę. Dlatego nie będę się wierzył na ten temat. Wiecznie pan łamie, wiecznie pan łamie, naprawdę, to już jest żena. Nawet tak to możemy sprawdzić. Nie powiedziała pani swoje zdanie i ja wypowiedziałem swoje, ponieważ jednak są to zdania odrębne, nie widzę przeszkód, żebyśmy nie przyjmowali tego protokołu dzisiaj. Nie widzę żadnego. Skoro państwo nie mieliście nawet od wczoraj przeczytać kilku kartek protokołu. No to, od wczoraj wieczór. Nie, nie mieliśmy, bo ja nie mam tego. Żeby dlatego, żeby zadość uczynić państwa radnych prośbie, odstępuję od przyjęcia protokołu, pomimo tego, że nie zostały złożone żadne wnioski o sprostowanie do protokołu. Protokół zostanie przyjęty na kolejnej sesji.